Tu Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny tygodniowy vlog. Tygodniowy vlog pojawił się na kanale w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu z powrotem, ale ten tydzień to jest taki specjalny tydzień, dlatego że jest to tydzień urodzin naszego syna. W niedzielę Alex oficjalnie będzie kończył 9 lat. Ja nie mogę tego ogarnąć, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Wiele z Was pamięta jeszcze takiego malutkiego Aleksika, wiecie, w tym wózeczku niebieskim, a teraz już będzie kończył 9 lat. I w niedzielę robimy urodziny dla rodziny, dla moich rodziców, dla rodziców Lorą, będzie siostra Lorą z mężem i będzie Aleksa kuzynka. I to w sumie tyle, naprawdę będzie takie malutkie gron. A urodziny dla kolegów Aleksa zostały przełożone. Normalnie te urodziny dla kolegów Aleksa miałyby w zeszły weekend, czyli 11, ale my byliśmy dosyć chorzy i ja naprawdę nie byłam pewna, czy tak naprawdę wydostaniemy się z tych chorób. Aleks niesamowicie kaszlał i po prostu, wiecie, stwierdziliśmy, że odpuszczamy organizowanie tego tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo byłoby to na ostatnią chwilę, a 17 lutego wieczorem zaczynamy ferie. A ferie we Francji oznacza to, że każdy gdzieś wyjeżdża. Ja nie wiem, oni tutaj wiecznie gdzieś wyjeżdżają, mam wrażenie. No, często, bardzo często, słuchajcie, prawie na każde ferie jakiegoś tam kolegi nie ma. I początkowo mieliśmy robić te urodziny 18 lutego, no ale okazało się, że jednego, dwóch kolegów nie ma. Następnie 25, 26 lutego, no to cały czas są ferie, gdzie znowu ludzi nie ma. 4-5 marca to jest, słuchajcie, ten ostatni weekend ferii, gdzie niektórzy ludzie dopiero co wrócili z urlopu i szykują się tak naprawdę do powrotu do pracy i do szkoły. Na początku ciężko było Aleksowi zaakceptować tą decyzję przełożenia urodzin o 3 tygodnie aż, ale w końcu zaakceptował, bardzo się cieszy, że wie, że będzie miał fajne urodziny, że ja będę miała przede wszystkim czas, żeby to zorganizować, nie na ostatnią chwilę, no dlatego, że mówię, on był chory, naprawdę nie było łatwo i ja nie byłam pewna, jak ta sytuacja się skończy, czy po tych lekach nam przejdziesz, nie przejdzie. Ja 3 tygodnie, słuchajcie, kaszlałam i jakbym miała wypluć sobie po prostu płuca. I nie, wszyscy wiecie też, nie byłam w jakiejś najlepszej formie. A więc Aleksa urodziny przełożyliśmy na 11 marca. Rodzice się bardzo ucieszyli tak w ogóle, że o, będą mogli przyjść, no bo 11 marca to jest taka data, kiedy tak naprawdę wszystkim pasuje, dlatego że to już jest w ciągu roku szkolnego, a więc nie ma tak, że ktoś gdzieś wyjechał. Raczej właśnie wszyscy są. A więc te urodziny z 11 marca na pewno też Wam pokażę, ale mimo wszystko w ten weekend robimy i tak urodziny w dzień urodzin, czyli 19 lutego, takie dla rodziny. Aleks dostanie prezent od nas, wiecie, od wszystkich innych. Kupiłam balon, będzie tort, wszystko będzie tak jak trzeba, no i będę robiła taki jakiś full wypas dekoracji wszędzie, 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 bo tematyka tegorocznych urodzin to Harry Potter, a więc zrobimy takie naprawdę fajne dekoracje, już jak przyjdą dzieciaki, będą paczuszki z prezentami, gry, pinata, wszystko co tam Alek chce, a dla rodziny to wiecie, kawka, ciasto i Aleks tak się zgodził, a więc bardzo się cieszę. Ja sama rozumiem, że ciężko jest takiemu dziecku zrozumieć, że 3 tygodnie aż przekładamy takie urodziny. Mam tutaj zaproszenia, które kupiłam dzisiaj, dlatego że właśnie ten tydzień to jest ostatni tydzień, jak dzieci chodzą do szkoły, a więc Aleks zacznie już jutro rozdawać zaproszenia. Wybrałam coś takiego z Harry'ego Pottera oczywiście. Chcieliśmy na początku inne, ale w sumie nic nam się takiego nie podobało w internecie i ja w końcu pojechałam stacjonarnie i kupiłam te. Mam tutaj 8 i 8, a jakby się Aleks pomylił, no i też w sumie wiecie, żeby myli się mógł dać i tak dalej. Tak naprawdę wiecie, żeby każdy dostał to zaproszenie, przyjdą znajomi z córeczką na tego 18 marca, bo teraz ten weekend też wyjeżdżają, nie mogą przyjść, a więc no niestety tak to jest z tymi feriami, że wiele osób wyjeżdża i po prostu nie może być, a więc przekładamy, mam nadzieję, że będzie też przepiękna, fajna pogoda. Zobaczymy. Wzięłam też Aleksowi oczywiście już świeczkę, taką 9. Zobaczymy, jak to będzie z ciastem, czy ja będę piekła tego torta w ten weekend, czy kupimy jakieś ciasto, a będę piekła takiego Harry'ego Potterowego, nie wiem jeszcze jak ja to zrobię, torta na 11 marca i później będzie mi 11 marca, a zaraz 23 są urodziny Melisa, więc dla nas marzy, co będzie co weekend jakaś imprezka. Dalej mam, słuchajcie, takiego jednego balona do ręki, bo nie było takich dużych balonów z numerem 9, a więc na razie mam takiego małego, żeby mu przypiąć do krzesła, a takiego większego mu jeszcze kupię. Byłam właśnie też w akcji, jak zobaczyłam te balony, które były tak niedrogie, to też od razu je wzięłam, bo tutaj mamy takie balony z Harry Potterem i wzięłam dwa, bo one były po 99 centów, a wszyscy dobrze wiemy, że takie balony normalnie kosztują dużo, dużo drożej, normalnie trzeba dać z 4-5 euro, a więc 4 zł.
4,70 już teraz w przykursie. To naprawdę niedużo jak za takie balony Harry'ego Pottera. I mam tutaj, słuchajcie, prezenty dla Alexa i malutki prezent na Melisy, dlatego że Melisa wie, że to są urodziny Alexa. Ciężko jest jej troszeczkę zaakceptować ten fakt, że to są teraz urodziny Alexa w ten weekend, a kolejne urodziny, jakie są, to są znowu urodziny Alexa dla kolegów z klasy. I dopiero później są jej urodziny, a więc ona nie wie, dlaczego on będzie miał dwa urodziny. A więc wzięłam Melisy też taki malutki prezent. A jeśli chodzi o Alexa, to mamy tutaj Ford Mustang, takiego zielonego. Alex właśnie ostatnio bardzo się wkręcił w to Lego Technik. Zależało mu na innym, którego nigdzie nie znalazłam, na takim motorze. Zobaczymy, jak uda się to się kupi to później, ale ten Ford Mustang moim zdaniem bardzo, bardzo fajny i też na pewno się ucieszy. Od mamy Laurent dostanie takie Lego Harry'ego Pottera i jeszcze zostały mi pieniądze z tego, co mama Laurent mi dała, a więc kupimy mu z tego, co nam biała, jakieś fajne Adidasy, może jakieś Air Force One, Nike, czy jakieś Pumy fajne. Ale to też muszę jeszcze zająć w tym tygodniu. A jeśli chodzi o Melisę, to wzięłam jej coś takiego, żeby było oczywiście, zależało mi, żeby było mniejsze niż to opakowanie Alexa, dlatego że były na przykład fajne rzeczy, które były niedrogie, ale były takie duże. Wiecie, na przykład bardzo dużo było takich jednorożców, ale to było duże opakowanie. A ja chcę, żeby ona wiedziała, że jej opakowanie jest malutkie, bo to nie są jej urodziny. Ale wiem, że wiecie, czterolatce nie jest jakoś łatwo zaakceptować fakt, że wiecie, jej brat otwiera wszystkie prezenty i tak dalej, więc wiedziałam, że taki malutki prezent, żeby mogła się czymś zająć. W międzyczasie, jak Alex będzie właśnie układał te wszystkie swoje nowe Lego, żeby nie było frustracji, tak? Alex wie, że to są jego urodziny. Skonsultowałam z nim to, że Melisa dostanie mały prezent i no, nie ma z tym problemu, bo jak idziemy do kogoś na urodziny, to Melisa nie ma tej frustracji, nie ma tego problemu, że o, to są urodziny koleżanki, zanosi koleżance prezent, jest szczęśliwa, że zanosi ten prezent. No ale wiem, że tutaj właśnie sam fakt, że jeszcze ona będzie musiała troszeczkę poczekać na tę swoją urodzinę, no to nie jest zawsze łatwo, a więc słuchajcie, wzięłam coś takiego, to są takie obrazki, które wysypujecie takim kolorowym piaskiem. Ja wiem, że tego będzie wszędzie, będę odkurzała to pewnie przez 40 lat, no, ale moim zdaniem naprawdę fajne i to kosztowało 10 euro, a więc spoko. No, tyle. Dzisiaj wieczorem chcemy Wam pokazać nasz projektor gwiazd od Aurelis. U nas w domu zrobił po prostu istną furolę. Ja uwielbiam, a dzieci to już tym bardziej. Jest on dobrze wykonany, ma wiele trybów działania. Macie gwiazdy, mgłę, możliwość zmieniania koloru mgły, a więc zabawy przy tym jest masa. Jest również energooszczędny i moim zdaniem będzie idealnym pomysłem na prezent dla kogoś. Możecie go używać na przykład do wieczornego odpoczynku, zrobienia sobie takiego fajnego klimatu, aby oglądać filmy w domu, czy na przykład do pokoju dziecięcego. Marka Aurelis jest na polskim rynku już od wielu lat, a na ich stronie znajdziecie również inne produkty. Zostawiam Wam oczywiście link w opisie, zerknijcie sobie koniecznie. Ja mam dla Was kod rabatowy Julia10 na -10% w sklepie Aurelis. Ten kod będzie działał stale z wyłączeniem akcji promocyjnych, gdzie te produkty sprzedawane są już w rekordowo niskiej cenie. Link zostawiam Wam w opisie, a Wy sami możecie zobaczyć no cudowny efekt. Serdecznie we wtorek. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja dzisiaj mam taki dosyć pracowity dzień, dlatego że nagrałam Reelsa, zaraz będę nagrywała jeszcze dwa, mam nadzieję, bo mam jeszcze czas, a jutro zrobię sobie taki totalny dzień, już wiecie, bez make-upu i będę montowała, dlatego że mam podcast do zmontowania, który nagrałam dzisiaj rano i mam film do zmontowania, który nagrałam przed chwilą, ale więc bardzo fajny, aktywny dzień, ale właśnie z racji, że już mam, wiecie, pokręcone włosy, umalowana jestem, to nagram sobie po prostu Reelsy do przodu.
powodu, żeby nie wypadać no, z tego nagrywania. Lubię mieć teraz takie dni, kiedy są podzielone, że to jest dzień, w którym nie nagrywam w ogóle, a później jest taki dzień, kiedy już jestem w tej fazie nagrywania, to po prostu nagrywam, bo dużo łatwiej mi się tak działa. Wtedy nie muszę nastrajać się i wyciągać statywu i codziennie po prostu tracić czas na szukanie tego statywu, na nagranie tego reelsa, czy do czegokolwiek innego. Bardzo dobrze to u mnie działa, więc zrobię sobie zaraz jakąś kawkę chyba jeszcze, żeby się troszeczkę tylko obudzić. Mamy przepiękną, przecudowną pogodę. Chciałabym jeszcze nagrać dzisiaj wieczorną rutynę z dziećmi, tą rutynę ASMR, tak to się chyba dobrze mówi. Bardzo by mi na tym zależało, żeby to zrobić. Zobaczymy, jak mi się to uda, to w ogóle będzie hit hitów. Kurde, coś mi się dzieje, bo nie klika mi się w komputerze. O co chodzi? Kurde, stresuje mnie to. Ważnie, że mi pada. Muszę go wyłączyć. Ja naprawdę nie chciałabym oddawać teraz tego komputera na gwarancję. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję. Oddać komputer na gwarancję. A nie działa mi tutaj ten przycisk. Znaczy nie działa mi. On mi zaraz będzie działał, więc ja nie wiem, o co chodzi. To nie jest tak, że on nie działa w ogóle. Tylko nagle, co nie? A to jest nowiutki komputer. Nowiutki przecież kupowany we wrześniu. A więc jak na Maca, no to mogę powiedzieć, że nowiutki. Zaraz zobaczymy, czy działa. No, a więc taki, słuchajcie, dzisiaj dzień. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U nas nowa pogoda jest w ogóle niesamowita dzisiaj. 14 stopni, pełne słoneczko i w ogóle ta pogoda w tych przyszłych dniach ma być bardzo, bardzo ładna. Wiele z was mi pisało, że o, przyjeżdżacie do Paryża i że taka piękna pogoda. No, naprawdę, cudowna, cudowna pogoda po 15 stopni. No, są dni, kiedy jest same słoneczko, a są dni, kiedy tego słoneczka nie ma, ale to nie przeszkadza, bo jak macie 13 stopni i nie musicie owijać się tymi wszystkimi kurtkami i tak dalej, to i tak spoko. O, księgowy mi odpisał, brawo! Więc dobra, zabieram się do robotki, żeby nagrać te dwa ostatnie reelsy. Byłoby super, jakby to się udało zrobić. I lecimy z tematem. Będę miała wtedy reelsy na cały tydzień. Organizacja, najlepsza. Taka jestem z siebie dumna. Hej! Lepiej się dzisiaj czujemy? Co wam miło rządzi? No. Nie? Co? Miniskul mi. No, ale wyglądasz milion razy lepiej, a więc Meliska w domu dzisiaj, bo wczoraj źle się czuła. Gorączka, nie wiadomo w ogóle, co się wydarzyło, ale dzisiaj już lepiej, mimo to zostaje w domu, bo wiecie, no nie, ja chcę, żeby się, wiecie, wymęczyła dzisiaj i wróciła znowu chora. I będziemy grali w małpki. Dawaj, Niuśka. Niuśka. Dawaj. Kula. Źle je kasy. To nic. To nic, Wesley, to nic. No, to nic. Ja od rana konsekwentnie wcieram. Normalnie robię wcierkę wieczorem zawsze i myję później włosy rano, czyli zostawiam ją na całą noc, tą z Anwen, ale dzisiaj będę myła włosy po południu, a więc stwierdziłam, znaczy po południu, wieczorem mam nadzieję, że umyję włosy, bo one już są w stanie po prostu tragicznym. No teraz wiecie, też są mokre od wcierki, a więc od rana wtarłam sobie wcierkę, mam coś takiego do wcierania. To był taki jedna rzecz, którą kupiłam podczas właśnie tego miesiąca bez kupowania, bo nie mogłam jeszcze tymi palcami po prostu. Tak? Ale mi się nam śpiewa. I tak właśnie kontynuuję moje wcieranie i zobaczymy jakie będą efekty tego wszystkiego. Nie musisz to czekać. Alors tu dois pas travailler. Et les cheveux on fait comment? On fait beige. Toi tu fais jaune et moi je fais beige. D'accord, mais moi je coupe pas du beige. Tu fais beige et moi je fais jaune. En fait, moi je fais beige, en fait, toi tu fais jaune. Mm-hmm. Ah! C'est n'importe quoi. Ah. Avec voilà. Absolutnie nie ogarniam życia w dwóch ostatnich dniach, ale będziemy robić z Aleksem takie małe torebeczki, do których rzucimy cukierki dla całej jego klasy. Z racji, że Aleksa urodziny są przesunięte aż o 3 tygodnie i no nie będzie miał kolegów w ten weekend, tylko rodzinę, no to kupiłam pełno rzeczy, rodzice na pewno się bardzo ucieszą.
I robimy. Chciałam jakieś takie inne te torebeczki, ale to była jedyna rzecz, jaką znalazłam faktem, więc musimy się tym pocieszyć. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's a motion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. I'm wearing you out. Keep on keeping on every night. W życiu nie zrobiłabym wszystkim identycznie, a te dzieciaczki chcą, żeby wszyscy mieli identycznie. To jest niemożliwe, tak? A więc tak. Nie, Melissa, takich paczek. Nie, takich paczek nie. To przesada. Trzeba to. Z Melissą to wiecie co? Takie pakowanie. Szok. Hermes. Hermes. Alex. Oh, le truc de mes rêves. Dziękuję. Bon appétit! Joyeux anniversaire! On commence par les cadeaux d'Amadeus. Et Patricia, oui, bien sûr. Pardon, pardon, Patricia. Mais oui. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Oui. 4 cadeaux en même temps. Wow. T'as eu quoi? Mais waouh! Avec le sable. Tu montres à tout le monde ton cadeau, s'il te plaît. 5 a.m.
trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us